Cześć kochani, cześć gwiazdy. Mam wrażenie, że nie nagrywałam od jakiegoś czasu tak stacjonarnie tutaj w domu. Dziś przychodzę do Was z takim tematem. Vestiaire Collective, czyli kupowanie używanych, luksusowych torebek za znacznie, znacznie mniej. Zostańcie ze mną, bo dziś pokażę Wam moją nową torebkę. Będzie to torebka marki, o której myślałam od dawna i opowiem Wam też o zaletach Vestiaire Collective. Vestiaire Collective to jeden z największych pośredników, można powiedzieć, no nie sklepów, ale takich komisów internetowych, sprzedających luksusowe rzeczy. Można tam kupić torebkę Chanel, można tam kupić buty Louis Vuitton, można tam kupić biżuterię Cartier, można tam kupić chyba nawet Rolexa. Nie wiem co jeszcze, tam są używane buty, torebki, ubrania, żakiety Chanel, mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy. Czasami nowych, a czasami nie. Używanych bardziej, używanych mniej. Tak naprawdę działa to jako komis. Jest to taki komis online, gdzie każdy z uczestników, czyli każda z osób, która ma ochotę sprzedać jakiś przedmiot, wystawia go za pomocą tej platformy. Widzę jeden zasadniczy, duży minus tej platformy, a mianowicie to, że sprzedaż tam jest bardzo droga. Nie wiem dokładnie, jaka jest prowizja. Wydaje mi się, że jest to około 30%, 25-30%. Natomiast przy takich bardzo drogich produktach, jak na przykład torebka Hermes, wychodzi to troszeczkę inaczej, ponieważ gdy wartość przedmiotu przekracza albo jest już tam powyżej jakiejś kwoty, nie wiem, czy jest to 6 tysięcy euro, czy coś w tym stylu, czy więcej, czy 8, czy 10, przy takich większych kwotach jest pobierana stała prowizja i ta prowizja to, z tego co pamiętam, 1500 euro. Ja takich szczegółów nie pamiętam, nie jest to film sponsorowany, chcę Wam opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Wiem, że z Vestiaire dużo częściej ode mnie korzysta Karolina, kupiła tam kilka torebek, stąd właściwie zaczęłam się interesować Vestiaire po jej takich pozytywnych doświadczeniach i po pozytywnych doświadczeniach moich innych koleżanek, które często tam sprzedają swoje torebki, takie jak Dior, właśnie Hermes lub Chanel, ale też jedna z moich koleżanek kupiła Chanel Reissue w fantastycznym stanie, dosyć korzystnej cenie, również na Vestiaire Collective. Wiecie, że od dłuższego czasu rozmyślam, krążę wokół tematu Dior. Już było bardzo blisko, już kilka razy mierzyłam w butiku. Wiecie też, że nie chcę kupić nowej torebki z butiku Dior, ponieważ Dior jest to marka, która bardzo intensywnie traci na wartości. W tym moim całym szaleństwie torebkowym jest jakaś tam metoda, jest jakiś taki mały element rozsądkowy, jeżeli można to tak nazwać, że staram się inwestować, umówmy się, w marki, na których tak bardzo nie stracę na przestrzeni lat. Gdzie kupuję torebkę, poużywam, używam kilka lat, kilka miesięcy, ona mi się nudzi, sprzedaję przynajmniej za cenę bardzo zbliżoną do ceny, za którą ją kupiłam. Te marki, o których mówię, już kiedyś pojawiło się to w filmie, wam podlinkuję ten film, w którym z Karoliną omawiałyśmy marki, w które warto zainwestować, koniecznie zobaczcie ten film, ale te marki to na przykład Chanel, Hermes, wydaje mi się, że wiele z modeli Louis Vuitton. Natomiast takie marki jak Gucci, jak Dior, jak Valentino, to są marki między innymi, które bardzo, bardzo tracą na wartości. Również biżuteria Cartier to są produkty, które bardzo, bardzo tracą na wartości, czyli jeżeli kupujemy produkt używany, to zwykle będzie on nas kosztował około używany nowy, zwykle będzie nas kosztował około 25-30% mniej, aniżeli kupilibyśmy taki produkt w butiku. Wspomniałam, że od dłuższego czasu interesowałam się marką Dior i no, nie chciałam kupić tej torebki nowej, choć podobały mi się różne modele, krążyłam i cały czas coś mnie tam od tej torebki odciągało. A to klapka sztywna w środku, a to, że ona w sumie jest sztywna, a to, że nie ma takiego łatwego dostępu właśnie przez tę klapkę. A niektóre modele mają suwak, więc w ogóle ciężko jest tam włożyć rękę, ta ręka jest drapana tym suwakiem. No cały czas było coś tam i oprócz tej ceny trochę się rozglądałam za używaną torebką w bardzo dobrym stanie. Kochani, zaczęłam zwracać uwagę na taką torebkę marki Dior, która nazywa się Dior
Diorissimo. To jest taka torebka, która jest w kształcie dokładnie torebki Lady Dior, natomiast jest zrobiona z innej skóry. Nie jest pikowana, nie jest wyszywana, nie ma dużego logo. Jest to torebka z takiej miękkiej skóry, z bardzo łatwym dostępem, ma dwie rączki i pasek. Zaczęłam się rozglądać za taką torebką i bardzo miałam wielką ochotę na torebkę w kolorze beżowym. Dlatego wiecie, że bardzo często w stylizacjach pojawia się Karoliny malutka torebka Chanel, którą bardzo lubię, ona mi się bardzo podoba. Prawie kupiłam ten sam model torebki rok wcześniej. Trochę żałuję, że tego nie zrobiłam, ale teraz byśmy miały takie same, kochani. Więc chciałam kupić, ponieważ do wielu stylizacji pasuje mi beżowa mała torebka, postanowiłam upolować właśnie, poszukać małej torebeczki marki Dior. I to się udało. Dziś pokażę Wam torebkę, którą kupiłam, używaną na Vestiaire Collective. I było to moje pierwsze doświadczenie w zakupach właśnie z Vestiaire. Zaczynamy mój unboxing. Torebka jest nieduża, więc jest zapakowana w takie mniejsze pudełko. Jest to torebka używana, ona ma kilka lat. Zaraz Wam powiem, ile dokładnie. Jeszcze zanim zobaczycie torebkę, powiem Wam, z którego jest ona roku. Jest z roku 2016. Była kupiona 21 sierpnia 2016 roku w Saint-Tropez. Tutaj jest karta, jakieś inne tam historie do tej torebki, chyba jak taki care booklet tak zwany, czyli jak należy się nią obsługiwać, a jak nie powinno się nią obsługiwać. I teraz uwaga, tutaj jest woreczek. Często torebki z Vestiaire przychodzą w woreczkach Vestiaire, natomiast ta ma oryginalny woreczek przeciwkurzowy Dior. I teraz uwaga, słuchajcie, ja nie oczekiwałam torebki w bardzo dobrym stanie. Tę torebkę kupiłam w bardzo korzystnej cenie, bardzo, bardzo korzystnej cenie. Powiem Wam, że ona kosztowała mnie 30% ceny z rachunku ceny tej, którą poprzednia właścicielka zapłaciła w Saint-Tropez. Oczywiście minęło 5 lat, ta torebka jest używana i to troszkę widać. Niemniej jednak dzięki temu, że kupiłam ją właśnie używaną, dzięki temu, że ona ma ślady używania, myślę, że nie będę jej w żaden sposób oszczędzać i w ogóle jej nie oszczędzam. I teraz Wam pokażę moją torebkę Dior, Diorissimo. Tak wygląda ten model. Ona jest, teraz uwaga, ona jest różowa. Natomiast jak sobie stoi na krześle w mojej kuchni, wiele osób, które wchodzą, niektóre mówią, o, jaka piękna różowa torebka, a inne mówią, o, kupiłaś sobie beżową torebkę. Więc dla mnie ona jest beżowa, natomiast oczywiście ma taki pigmencik różowy, jestem tego świadoma, natomiast ja widzę w niej więcej beżu, także dla mnie to jest totalnie beżowa torebka. Wnętrze tej torebki jest skórzane. Skórzane, zobaczcie, w jakim stanie jest ta torba. W środku jest skóra w kolorze brązowym. Wszystkie okucia są w kolorze złotym. Tutaj jest logo literki Dior. Zobaczcie, chciałam Wam pokazać tak w szczegółach, w jakim stanie kupiłam tę torebkę. I dodam jeszcze, że zdjęcia na Vestiaire Collective były bardzo, bardzo, bardzo niekorzystne. Ta torebka wyglądała na mocno zniszczoną. To jest właściwie jedyne miejsce, w którym widać jej jakieś tam zużycie. Pokażę Wam również, jak wygląda na innych brzegach. Tak, na tych dwóch brzegach jest takie, powiem Wam szczerze, że w kamerze to rzeczywiście to widać, natomiast jak patrzę na nią, o troszkę to widać. Wiecie co, w ogóle mi to nie przeszkadza, w ogóle mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię tę torebkę i jestem przekonana, że poużywam jej troszkę i później wyślę ją do Szuszu Bexpa. Planowałam od razu wysłać ją do Szuszu Bexpa, niemniej jednak stwierdziłam, że te jej urazy są na tyle niewielkie i na tyle minimalne, że w ogóle mi nie przeszkadzają i prawdopodobnie za chwilkę sama takie same bym zrobiła. Pokażę Wam, jak ją można nosić. Jest to przede wszystkim taka malutka torebka. Ja wiele razy już mówiłam w filmach, że chcę mieć taką torebkę, którą położę na siedzeniu w samochodzie obok mnie i będę do niej wrzucać. Czyli jest łatwy dostęp. Ona tutaj ma takie zaciski, magnetyczne, wszystko fajnie działa, dosyć silny jest ten magnesik w środku. Tutaj jest logo. Dajcie znać, co sądzicie, czy kupiliście kiedyś cokolwiek na Vestiaire Collective. Było to moje pierwsze doświadczenie i teraz na Vestiaire można kupić dwojako, przynajmniej z tego, co ja się orientuję. Można zamówić produkt bezpośrednio do siebie,
A można też wykupić usługę nieco więcej płatną, ale naprawdę niewiele. To jest jakieś 30, 40 zł, 50. Nie wiem, czy to zależy od wartości produktu. W każdym razie taką usługę, że torebka na przykład z Francji jedzie do centrali Vestiaire, oni ją oceniają, gwarantują, że ona jest oryginalna i wtedy leci do Was. Więc w przypadku tej torebki zdecydowałam się właśnie na taką opcję. Powiedziałam Wam już, że zapłaciłam 30% jej oryginalnej ceny na fakturze. Pokażę Wam teraz, jak się prezentuje na figurze. Ja zwykle jakby skorzystałam z tego paseczka dwa razy. Natomiast zdecydowanie kupiłam ją z myślą o tym, żeby nosić ją w dłoni. Natomiast miło ten paseczek jest mieć, bo rzeczywiście wydarzyła się taka sytuacja dwukrotnie, że potrzebowałam przewiesić ją na skos. Miałam pełne ręce, plecaki, dzieci pod szkołą i skorzystałam z tego. Najczęściej noszę tę torebkę właśnie tak. Mieści się do niej zaskakująco dużo. Wchodzi tutaj mój aparat, portfel, kosmetyki, zestaw mikrofonów. Słuchajcie, no mnóstwo rzeczy tutaj wchodzi. Poza tym dzięki temu właśnie, że ona jest taka otwarta od góry, jest do niej łatwy dostęp i trochę więcej rzeczy się mieści. Po prostu czasami nie jest zamknięta. Słuchajcie, dajcie znać, czy podoba Wam się ta torebka. Ja muszę Wam się przyznać, że wolę ten model Diorissimo zdecydowanie bardziej od regularnej torebki Dior, Lady Dior. I nie mówię tego dlatego, że akurat taką kupiłam. Wiecie, że nie jest dla mnie problemem zapłacić dużo więcej za torebkę. Mam torebki znacznie droższe, ale chcę mieć taką torebkę, o którą nie chcę się martwić, która wiem, że jak mi się znudzi, przekażę ją dalej w dobre ręce i dużo na niej nie stracę. I właśnie wydaje mi się, że ta torebka jest piękna na lato. Zobaczcie, dziś mam taką na sobie letnią sukienkę. To jest akurat sukienka, pewnie będziecie pytać, jest prześliczna, z Misguided. Podlinkuję Wam tę sukienkę, bo jest z aktualnej kolekcji. Na Misguided macie 15% dodatkowego rabatu. Ten rabat jeszcze działa z naszej poprzedniej współpracy przy Misguided Playboy. Słuchajcie, i tak, ta torebka, no cudo, 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 jestem szczęśliwa. I zawiesiłam oko jeszcze na paru innych. Dajcie znać, czy chcecie aktualizację mojej kolekcji torebkowej, bo tam się bardzo dużo zmieniło. Ostatnio sprzedałam aż 4 luksusowe torebki. Ostatnio sprzedałam Neverfulla, może mojego dużego jasnego. Sprzedałam Valentino, taką jasną różową torebkę. Sprzedałam Gucci i sprzedałam jeszcze coś, ale nie pamiętam, co to było wtedy. A co to było? Dobra pamięć, ale krótka. Kochani, to by było na tyle. Aha, wiem. Chciałam Wam podlinkować w opisie pod filmem. Tam będziecie mieli linka do podobnej torebki albo do takich samych torebek, bo znalazłam ich jeszcze kilka w różnych kolorach. Bardzo Wam polecam. Są na przykład różowe z różnymi środkami, z różnymi kolorami. Cudowne, prześliczne. I poszukam Wam kilkunastu propozycji. Portfela Chanel, jakiejś fajnej biżuterii, różnych tego typu rzeczy, które według mnie są warte grzechu i w które warto polować. Wiem, że Karolina kupiła przepiękne, przepiękne, bardzo klasyczne, śliczne buty. Mogliście je widzieć w jakichś naszych stylizacjach. Buty marki Chanel, które były zupełnie jak nowe, za dosłownie kilkaset złotych. Takie buty kosztują 4000 w butiku. Czasami ktoś kupuje buty. Oczywiście buty to jest taka sprawa dyskusyjna, czy kupować, czy nie kupować, ale są sposoby dezynfekcji, natomiast są pewne rzeczy, które są raz założone. Same wiecie, ile razy miałyście buty, które założyłyście raz i Wam jednak nie pasowały, a minął termin zwrotu, albo już były noszone ten jeden raz, uciskały, więc takie rzeczy można sprzedawać dalej, podać dalej na Vestiaire Collective albo na grupach zakupowych. Kochani, to by było na tyle, bo się strasznie rozgadałam. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!